trudno jest być obojętnym wobec zbliżającego się Bożego Narodzenia, przyznać, że ludzie podchodzą do tej corocznie nadchodzącej uroczystości z bardzo rozmaitymi uczuciami. Jako zwykli ludzie obawiamy się tłoku przedgwiazdkowego, przedświątecznej szampaniny z wyszukanymi dekoracjami i presją konsumpcyjną. Jako chrześcijanie pytamy siebie, czy jest jeszcze możliwe obchodzenie świąt Bożego Narodzenia zgodnie z jego zasadniczym znaczeniem. Dlatego chcąc sprostać naszym obawom i oczekiwaniom, chcemy w podobny sposób, wspólnie z Państwem, rozważyć tajemnicę wiary Bożego Narodzenia i nad jej znaczeniem w życiu człowieka. Historia staruszki, która czekała na Boga, symbolizuje Adwent. Czas oczekiwania na Boga w człowieku. Czas miłości, pokoju i nawrócenia, którego ona nie rozumiała. Pismo Święte podaje przede wszystkim trzech przewodników Adwentu. Są nimi Izajasz, prorok nadziei Izraela, który zwraca wszystkie oczekiwania ludzkie ku Mesjaszowi, jedynemu dawcy zbawienia. Jan Chrzciciel zachęca do nawrócenia, aby poznać Zbawiciela, i Maryja zawsze gotowa do niesienia pomocy, otwarta na to, co nieprzewidziane, zdolna do podziwu, spoglądająca w przyszłość. Oni rozumieli, że Jezus przyszedł po to, by nauczyć nas drogi, a my teraz musimy odważnie pójść za nim. Poproszę teraz o zabranie głosu panią dyrektor. Dzień dobry. Serdecznie witam przybyłych na nasze jasełka księży. Bardzo serdecznie witam nauczycieli i pracowników szkoły, którzy aktualnie są na zasłużonej emeryturze. Serdecznie witam wszystkich nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły, tych aktywnych, obecnych. Witam rodziców naszej szkoły, bardzo się cieszę, że przyszliście pewnie oglądać swoje pociechy. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Oraz Was, drodzy uczniowie, bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że tak licznie skorzystaliście Państwo z naszego zaproszenia. Cieszę się, że spędzicie ten przedświąteczny czas Bożego Narodzenia z nami. A ja zachęcam wszystkich Państwa do wspólnego śpiewania kolęd. Teksty będą widoczne na ekranie, więc tym bardziej zachęcam do wspólnego kolędowania.
wyprawiać ciasto i piec ciastka. Zestawiła stół. Potem ubrała się w najpiękniejszą suknię i zaczęła oczekiwać na przybycie Boga. Po pewnym czasie ktoś zapukał do jej drzwi. Moja miła sąsiadko, proszę, pożycz mi odrobinę soli. Na miłość Boską, nie mam czasu na takie głupstwa. Czekam na dobrego Boga, który ma zielony przyjść. Idź już. Dziecko ojczyzny, Thank you.
trzykrotnie przyszedłem Cię odwiedzić i po trzykroć nie przyjęłaś mnie. Thank you.
Była noc, gwiazdy jasno świeciły, ludzie pewnie już spali, ale oto za miastem na nagiej stali czułowny ja i Józef. Jeżeli wielka jest ich radość i zdziwienia w głosie Boga, który dał im swojego syna.
Bogiem, nie będzie zimniej niż w tamtej stojący. Betlejem jest blisko, jest na odległość ludzkiego serca, na odległość dłoni otwartej, na odległość ramion szeroko otwartych. Betlejem jest blisko, każdego dnia możesz tu dojść.
Tylko tak może Boga spotkać. Złote kadzidło i miro, złote miłości, a do zarobitego oddaje się do zupełnego poświęcenia. Z kadzidłem zachwytu, aż do oszołomienia, z miną cierpienia, z smutku, poczuciem żalu. Tylko tak można Boga spotkać, tylko tak można siebie spotkać. Siebie, jako małego człowieka, wobec ogromnej rzeczywistości, do której dochodzi się przez miłość, zachwyt, cierpienie. Thank you.
serdecznie dziękują. Dziękujemy wszystkim uczniom, tym mniejszym, tym większym, tym młodszym, tym starszym, za wprowadzenie nas w ten przepiękny, przedświąteczny nastrój. Serdecznie dziękuję opiekunom, którzy się do tego przyczynili. Pani Marysi Morawiec, pani Marysi Malińskiej, pani Agnieszce Szafrańskiej. To było świetne. Jesteśmy z nimi spokrewnieni, bardzo
bardzo blisko. Może nawiązać na te więzy, może naprawić to, co było złe. To jest taka sposobność dla każdego z nas. Czasami wystarczy dobre słowo, dobry uśmiech. Dlatego tak nam wszystkim brakuje. W tę niedzielę będziemy przeżywać niedzielę Eutety, niedzielę radości. Ja tak czasami na co nie są z powrotem na ludzi, tak myślę, same smutasy, smutni, zamyśleni. A przecież to są święta radości i przede wszystkim tej radości. Wam wszystkim sobie życzę szczęść Boże. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Jest mi, myślę, że moim pracownikom bardzo miło. My również na księży możemy zawsze liczyć. Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz ogromne brawa za te przepiękne jasne. Zapraszam.